mniej potrzebnym pilotom. Centymetrów, 25 centymetrów nad poziomem praktycznie każdego gruntu. Potrafimy latać tak jak tutaj widzimy, zarówno po trawie, natomiast cechą poduszkowca jest przede wszystkim to, że potrafi przelatywać z wody na ląd, potrafi latać po bardzo cienkim lodzie, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć poszkodowanego, na przykład osobę, która topiła się bądź miała problemy z wydostaniem się z wody, jesteśmy w stanie podlecieć, wyciągnąć delikwenta na bezpieczny pokład i wrócić z nią bezpośrednio na ląd. Jaki ma napęd taki statek powietrzny? To są silniki lotnicze. Ten jest akurat na Rotaxie 503. To jest 50 koni mechanicznych. Potrafi rozwinąć prędkość około 50-80 km na godzinę, w zależności od tego, po jakiej powierzchni się było, bardzo cienkim lodzie, czyli do celów ratowniczych. Czyli jeżeli ten lód się, przepraszam, załamie, to pilot jest, no pilot trzeba powiedzieć, tak? Tak, jesteśmy pilotami. Okej. Jest bezpieczny, nic się nie stanie. To ma pełną pływalność jak łódź, także możemy właściwie mieć przy sobie pagaj, żeby nie hałasować, i możemy doszlusować sobie do brzegu. Także to ma pełną pływalność, możemy zatrzymać się na wodzie, wyłączyć silnik i relaksować się, cieszyć ciszą. Czy to jest tak, że taki statek powietrzny jest, powiedzmy, dostępny dla przeciętnego Kowalskiego? Czy można mieć na własność i się tym bawić? To jest tak, najczęściej poduszkowce kupują osoby, które bądź potrzebują tych maszyn do celów właśnie użytkowych, ponieważ mają teren tych maszyn. Czy żeby zasiąść za, no nie wiem, sterami, kierownicą, czymkolwiek się kieruje takim statkiem, muszę mieć jakieś specjalne dokumenty, muszę skończyć jakieś szkolenie? Jeżeli chcemy sobie polatać tak jak tutaj po murawie, rekreacyjnie, tak, oczywiście. Rekreacyjnie, to znaczy głównie głównym problemem i przeszkodą jest jakby prawo. No bo jeżeli chcemy korzystać z poduszkowca na wodzie, no to w tym momencie tak jak... Z drugą turą pasażerów, którzy również byli szczęśliwi, że wrócili do Warszawy. Szanowni Państwo, my w tej chwili widzimy samoloty Blackbird Stanega 5 i Cessna 172 w barwach ośrodka szkolenia lotniczego Bartolini R. Przypomnę, ten ośrodek ma swoją siedzibę w Łodzi na lotnisku. Ta historia, ale także wiele innych wesołych, ale także smutnych, bo historia lotnictwa pasażerskiego w Polsce to także na przykład takie dramatyczne lądowania w Berlinie Zachodnim na przykład, prawda? Które pan kapitan też opisuje w swojej książce. Po porwaniach. Po porwaniach, to byli przecież pańscy koledzy. Tak. A kto by się chciał zorientować jeszcze, jakie najtrudniejsze jeszcze w życiu lądowanie miałem, to niech przeczyta książkę, gdzie opisuję właśnie bardzo trudne lądowanie na IL-62M z kompletem pasażerów w Cold Bay na Wyspach Aleuckich, i w książce to dokładnie opisałem. Pan kapitan Marian Nowotnik, autor książki Ile startów, tyle lądowań. Polecam Państwu bardzo, naprawdę, zwłaszcza tym zainteresowanym historią lotnictwa pasażerskiego w naszym kraju, a można mieć wrażenie, że to jest taki temat troszeczkę... na literę B. Właśnie tam powstała na początku ubiegłego wieku. No później z powodów różnych perturbacji historycznych właściciele tej fabryki przenieśli całą firmę za ocean. Natomiast dzisiaj w samym Zlinie mogą Państwo obejrzeć niezwykle interesujące. I też Państwo, to były te długie silniki rzędowe Waltera. No epoka trochę się zmieniła, w tej chwili są to samoloty z nowoczesnymi jednostkami napędowymi. Oszczędniejszymi. To znaczy nie do końca oszczędniejszymi, natomiast pewniejszymi w eksploatacji i mającymi serwis na całym świecie, a to jest bardzo ważne. No i oba Zliny mamy już przed nami. Jak widzimy, wiatr troszkę nimi kręci, piloci korygują lot.
Jaka jest prędkość przelotowa tych samolotów? Prędkość przelotowa tych samolotów na oszczędnych parametrach silnika to jest 223 km na godzinę. Czy to są samoloty do tak zwanej turystyki lotniczej, czy na przykład do szkolenia lotniczego? Obydwa te samoloty nadają się i do szkolenia, i do turystyki. Natomiast samolot dwumiejscowy, ze względu na swoje charakterystyki pilotażowe, jest wręcz uwielbiany. Teraz poprosimy Państwa o uwagę, bo mamy zgubę, a właściwie szukamy zguby. Jeżeli Państwo zauważyli dwuletniego chłopczyka, blondyna, ubranego w dżinsy, w beżowe polo, w paski, chłopczyka, który może mieć w rękach piłkę z logo firmy Siódemka, chłopak ma na imię Bartek, bardzo proszę o przyprowadzenie chłopca do Izby Dziecka. Izba Dziecka jest koło Wesołego Miasteczka. Przypomnę, szukamy chłopca, który się zgubił, dwuletni blondynek w dżinsach, w beżowym polo, w paski. Prosimy Państwa o odprowadzenie chłopca do Izby Dziecka. Lub też do najbliższego przedstawiciela służby ochrony. Tyle komunikat. Wylądował z linii 143. Czyli 242 został w powietrzu. Czy te modele samolotów mają stałe podwozie wszystkie, czy też są modele z schowanym podwoziem? Te modele samolotów mają stałe podwozie. No jest to kwestia po pierwsze ceny, po drugie prostoty eksploatacji. Doskonałe owiewki, które mają na kołach podwozia, zapewniają podobne charakterystyki jak samolotom z schowanym podwoziem. Te owiewki właśnie teraz doskonale widać. Czeskie znaki, ok, ale już jak słyszeliśmy, niedługo na porcie jednego z samolotów będą polskie znaki z charakterystycznym SP, czyli Sierra Papa. I wspomniane podstawowe figury akrobacyjne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My obserwujemy z Lina jeszcze w niskim przelocie pochylonego na lewe skrzydło. A gdzieś za chwileczkę powinniśmy wypatrzeć. Państwo dostać, zdobyć obok stanowiska TVN Discovery Historia.